Nie, film animowany, cała ta część animowana powstała po... Tak, ale i tak powstało tego dużo więcej. I tam wiem jakiś rekord, bo chyba przez 3 tygodnie zrobiłem ponad 40 minut animacji, co jak prawda zgodnie kara ma 30 minut, a robiłem 3,5 roku. Także tutaj miałem ogromną ilość materiału, bo po prostu pracowałem strasznie jakoś szybko i zupełnie innymi metodami, totalnie eksperymentując od początku do końca, bawiąc się po prostu tym, odkrywając, że można zupełnie inaczej animować niż do tej pory. Przychodziły nowe pomysły, jadąc pociągiem, wymyślałem nagle, że żelazo będzie animowane. To są autentyczne narzędzia z warsztatu mojego ojca. Więc no, różne takie po prostu pomysły pojawiały się i natychmiast jakby wcielałem je w życie, czyli animowałem to i tego było dosyć sporo, ale faktycznie nie było potrzeby więcej. I stworzyliśmy z Beatą taką po prostu jak gdyby taki prolog, zresztą on się urodził jako pomysł właśnie już po zmontowaniu całości, kiedy szukałem miejsca, jak można teraz wzmóc ten film animacją, żeby po pierwsze nie być gołosłownym, bo na to w końcu dostałem pieniądze, że miał to być film animowany i aktorski jednocześnie, więc po pierwsze z uczciwości. Niemniej również no, to była prawda, że ja chciałem jakieś wyzwanie, podjąłem sobie, postawiłem przed sobą taki cel, jak mogę wykorzystać całe doświadczenie swoje i wszystko, co robiłem w animacji, co jest jakby wynika ze mnie, jak mogę jako jedyny być może człowiek w tym momencie, bo wspomniał pan poprzedników i istnieją na świecie, nie bracia Kuei chociażby, ale jakby no, sam dla siebie, jak ja mógłbym, co ja mógłbym wnieść w film fabularny jako animator, jako ktoś, kto zajmuje się zupełnie innego rodzaju myśleniem filmowym. Znaczy zupełnie innego, a innym, a jednocześnie czuję, że to nie jest aż tak bardzo inne, to się wszystko bardzo w głębi gdzieś splata. Także pozostając wiernym temu, żeby jednak stworzyć jakieś napięcie i coś pogłębić w filmie aktorskim, wejść w jakiś teren, który byłby niemożliwy dla aktorów, czy w sensie dla tej aktorskiej części, i dodać animację, ale dodałem ją wreszcie na samym początku, sądząc, że będzie to prolog taki trochę na zasadzie dramatu greckiego, gdzie jest na początku pieśń, która niekoniecznie kojarzy się do końca. Nie wiadomo, czy ona jest związana z całą resztą filmu, znaczy tutaj, znaczy filmu u mnie, a dramatu w dramacie, a też, o ile wiem, to w Hamlecie jest scena, która otwiera film, otwiera dramat, też jest oderwana od całości. Więc takie napięcie, które może powstać poprzez opowiedzenie jakby krótkiej formy jakiejś w innym języku, innym językiem zderzonej z całą resztą, to napięcie mnie interesowało, co może powstać.